Od kilku dni Ryszard Fałek nie pełni nadzoru nad radomskim sportem i kulturą. Prezydent Radomia zdecydował się powierzyć nowo utworzone Biuro Sportu i Turystyki sekretarzowi miasta. Sam będzie natomiast nadzorował Wydział Kultury. Andrzej Kosztowniak tłumaczy, że to z troski. Ryszard Fałek ma się teraz skupić nad przygotowaniem strategii rozwoju radomskiej edukacji. Postawiłem bardzo jasne i proste zadanie przed prezydentem Fałkiem. Potrzeba mi stworzenia dokumentu do końca września, strategii rozwoju edukacji radomskiej. Pracujemy nad tym dokumentem, a przede wszystkim pan prezydent Fałek ze swoimi współpracownikami od prawie roku. Potrzeba mi już dzisiaj konkretyzacji tego dokumentu. Na koniec września chciałbym dokument, który będzie pokazywał nam przyszłość radomskiej edukacji. Ale opozycja nie daje wiary tym tłumaczeniom. Kandydatka na prezydenta miasta Radomia, Marzena Wróbel, i radomianie razem pytają, dlaczego na 3 miesiące przed wyborami prezydent ograniczył działalność Ryszarda Fałka. Ich zdaniem to nie jest odciążanie w pracy. Wszyscy, którzy tę informację posiedli, właśnie odbierają to jego działanie jako rodzaj jednak degradacji. I ja nie bardzo daję wiarę w te zapewnienia, że chodzi o zapewnienie panu Ryszardowi Fałkowi komfortu pracy w związku z stworzeniem jakichś materiałów planistycznych. Bo jak mówi Marzena Wróbel, Ryszard Fałek dawał sobie do tej pory radę z planami, także z zarządzaniem Wydziałem Edukacji, Sportu i Turystyki i Wydziałem Kultury. Zarządzał nimi w sposób według mnie bardzo kontrowersyjny, ale nie miał problemu z poukładaniem sobie czasu i podzieleniem go na poszczególne zajęcia. W związku z tym wzywam pana prezydenta miasta Radomia, by podał prawdziwe przyczyny. Opozycja wielokrotnie krytykowała poczynania wiceprezydenta Fałka. Twierdzi, że Andrzej Kosztowniak miał już wiele powodów do tego, żeby ograniczyć kompetencje wiceprezydenta. Kazimierz Woźniak z Radomian Razem przypomniał m.in. o likwidacji szkoły podstawowej nr 8 przy ulicy Dzierzkowskiej. Ryszard Fałek twierdził, że to ze względów oszczędnościowych. Potem wyłożono 1 000 000 zł na remont budynku i na przystosowanie go do placówek społecznych. Krytykowano także konkursy na dyrektorów szkół przeprowadzane przez Ryszarda Fałka. Mamy oto taką paradoksalną sytuację, że mamy w tej chwili pana wiceprezydenta od spraw oświaty, dyrektora do spraw oświaty, zastępcę dyrektora do spraw oświaty. W ramach tych oszczędności, o których tak nieraz pan prezydent wspominał, a których nie widzimy, jest okazja zaoszczędzić środki, zlikwidować albo etat dyrektora, albo etat wiceprezydenta do spraw oświaty. Andrzej Kosztowniak w dniu, w którym oficjalnie podano informacje o zmianach w strukturze organizacyjnej w urzędzie, twierdził, że ocena pracy wiceprezydenta nie miała żadnego wpływu na jego decyzję, że strategia, nad którą teraz ma pracować Ryszard Fałek, to istotny dokument, który może zdecydować o wysokości dofinansowań z Unii Europejskiej na zmiany w radomskiej edukacji. Obecnie Ryszard Fałek nadzoruje pracę jednego wydziału. Wydziału Edukacji.